Grzmot. Mamy prawdziwą burzę śnieżną, proszę państwa. Pierdzie. Ale widać. Не мог. Чи бьяло на этом натропило? Камера не вапит, да укладнее всего, але просто несамовите это выглядит в этом Юпитере. O 1:37 obudził mnie grzmot. Szkoda, że nie wchylałem od razu po kamerę. Kolejny błysk był jakiś czas temu. Mamy burzę śnieżną. No takiej pogody to jeszcze nie było chyba. I teraz były liście na drzewach, to te drzewa by poleciały. O matku. No tak potężne szkody. Nie mogę. Teraz to będzie oblepione śniegiem i zacznie się łamać wszystko. To jest tragedia po prostu. Świetnie. Normalnie jakby była mgła. Jak to wygląda, jakby była mgła. Dlatego jest to silny wiatr. Jest taki intensywny śnieg po prostu. Ja pierdzielę. Dopiero przed chwilą padało. A teraz wszystko się zamieniło się w śnieg.
Матку. Можно скушать. Ono momentalnie się robiło biało. O matko. Nie weźmiesz motor, jak się sypie do mieszkania. Drugi piorun, w zasadzie trzeci. Zabrakło światła na ulicy Starzyńskiego, wysiadły całkowicie lampy. Nie, tylko zanik napięcia i to poważny zanik napięcia. Bo wysiadły wszystkie lampy. Włączyć sprzęt. Zgasł reflektor, teraz nie widać, czy się zapalają lampy. O mało. Widać intensywności opadów. O pierniczy, ale bida. Szok.
мерганье. Рефлектор się włączył. Musiał ostygnąć, żeby się ponownie zapalić. Widzę, że światło świecą. Wygląda na to, jak była awaria tam w tamtej części miasta nawet. Bo ciemno, bo zupełnie nic nie było widać. Teraz się palą lampy. Albo na tyle duży opad, że... Słabo. Już tak mocno nie pada. Właśnie na południowej części coś błysło. Trudno powiedzieć, czy to jest energetyka, czy grzmoty prawdziwe. Prawdziwe było ładowanie atmosferyczne. Momentalnie się w śnieg zamieniło, ja pierdolę. Jeszcze w godzinie pierwszej trzy... O! Tam się błyska coś. W tamtej części miasta widzę. Nagrywam, ale tu ostrość stracę. Teraz ustawiłem ręcznie ostrość, powinno być lepiej. Tylko na oddalonym zoomie. No już w tej chwili jest nieduża intensywność opadu. Problem jest z ostrością teraz. Może coś wyłapie jakiegoś pioruna. Grzmot. Zaraz będzie. Jest grzmot. Znowu. No nie mogłem zamknąć. Zgasło światło w okolicy. Zanik napięcia. Błysk był i zgasło światło.
Teraz sobie kiepsko radzi ze starością. W takich warunkach. Z tego, że ustawi na ten. Na nieskończone się zrobi. O, zbliżenie już. Już jest kolejny błysk. Robię zbliżenie i już jest ten. Rozmazany obraz. Choć wyraźnie spadki napięcia, skoro te lampy koło przedszkola całkowicie zgasły. Dopiero się zapalają tutaj. Prawdopodobnie gdzieś dochodzi do uszkodzeń linii energetycznych, zwarcia na sieci i powoduje to zakłócenie w całej instalacji, w całej okolicy. Włączę tutaj światło, żarówkę LED-ową, bo nie by mi mrugała co chwilę. No to jest pewnie katastrofa w okolicy. Ciekawe, czy mają, czy rodzinka w Kocierzewie ma prąd teraz. Widzę, że się błyska coś. Część błysków są do wyładowania, a część pochodzi od iskrzącej sieci energetycznej. Znowu błysk, ale słaby, południowo-zachodnim horyzontem. Opady ustały praktycznie, ale nie mogę zarejestrować, bo wypada ostrości. Jakby tylko otwierał okno. Nie jest lato. Wychładza. Спасибо.